Tak, jestem w Berlinie. W Berlinie jestem i jadę się załadować. Mam 5 kilometrów. Teraz przed chwilą minąłem skrzyżowanie, gdzie światła były zepsute. Normalnie kocioł. Miszmasz. Od razu nikt nie wiedział, co robić. I był w prawo skręt. I ja tak wpadłem na pomysł, mówię, ach, spróbuję pojechać w prawo i gdzieś zrobię nawrotkę i z drugiej strony znowu będę mieć w prawo. I tak zrobiłem i rzeczywiście, kurczę, a to wszystko jak zablokowane było, tak było zablokowane. Ci, co mieli pierwszeństwo za Chiny Ludowe, nie ustępowali, żeby chociaż co drugiego wpuszczać. No kurczę, a tak mówili o Niemcach, że takie kulturalny naród normalnie, a tu też widzę, że chamstwo jest niesamowite, to jest cwaniactwo, kombinowanie, oj, 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 no ale jadę dalej, załadować się i będę wracać na Osnabrück. A, trzeba się wychylić do środka i czekać. Ale zielone będzie, albo puste skrzyżowanie. Dwie możliwości. No, tamten już miał chyba czerwone, ja mam zielone. Możemy jechać. No, dzień dobry, Berlinioki. Dobry dzień. Teraz jest rano, 10 godzina. Byłem tutaj na rozładunku niedaleko. No, trochę to trwało. A teraz na załadunek jadę, no ale powiem tak, jak na Berlin to na razie widzę nie jest źle. Godziny szczytu są najgorsze. Teraz to już chyba tak widzę, że już to wszystko tak minęło, bo niby jest ruch, ale jest w miarę przyzwoicie. O, trzeba jechać 30 na godzinę. Od 6 do 18. Bo tu już w Niemczech chyba się już szkoły zaczęły, już koniec wakacji jest. W Polsce jeszcze wakacje trwają, a tutaj już się uczą. Dwa tygodnie czy jakoś. Bo tu mają inaczej, tu nie mają tak jak my mamy w Polsce. No. I ten, no i chciałem pokazać, bo już Hamburg żeście widzieli. No to teraz chcę pokazać Berlin, bo się taka okazja trafiła. Tu w Berlinie, no też trzeba patrzeć, bo tu jest dużo zakazów dla ciężarowych aut. Bardzo dużo zakazów. I trzeba na to wszystko zwracać uwagę. No, bardzo często przejeżdżałem zawsze koło tego lotniska Tempelhorst, czy jak to się mówi fachowo, co te słynne ucieczki były Polaków do Berlina Zachodniego na to lotnisko właśnie. Nie wiem, czy żeście widzieli. Jest cała taka seria słynne ucieczki. Bardzo lubię też od tego aktora, brat chyba, ten Niemczyk też. Z nim był wywiad, opowiadał jak. No ciekawe to są historie. I ludzie uciekali do lepszego życia, a dzisiaj uciekają do lepszego życia i nie wiem dlaczego normalnie my jako naród się na to wkurzymy. W końcu każdy człowiek jest istotą wolną. Jeżeli jest taka możliwość, to czemu nie korzystać normalnie? Ja nie wiem, a takie problemy robią, nakręcają tych ludzi. Takie kity wciskają o tych terrorystach. To tak samo jak nasi rodacy. Przyjechała jakaś grupka tutaj i okradali Niemców, kradli auta, kradli jakieś tam sprzęty, rowery, mieszkania okradali. No i wyszło, że Polacy to złodzieje. No ale kto był złodziejem, to był złodziejem. A inni Polacy przyjechali, robili uczciwie, gospodarze mogli pojechać sobie do pracy, cały dom do dyspozycji był, jak się remont robił albo coś, nikt nie kontrolował, było zaufanie i nic nie zginęło, także widzicie, no wszędzie są ludzie i ludziska, a tam z tymi terrorystami to też taką propagandę robią,
żeby tylko się bać. A tam są też normalne ojcowie, normalne matki, dzieci, którzy chcą mieć spokój, ciszę. Już u nas w Polsce już mieszka ich dość dużo, już jakiś czas, nie teraz. Teraz to tylko tak głośno na ten temat gadają, ale w Polsce to już ładnych parę lat mieszkają uchodźcy właśnie tam z tego Dalekiego Wschodu i Bliskiego Wschodu, z Libanu i ten, bo jeszcze jak ja pamiętam, pracowałem na kopalni, to w Bytomiu to była taka rodzina murzyńska. Ojej, to były lata, kurczę, 90, 91, 95 do 2000. To cała rodzina murzyńska była normalnie. Nawet był taki taksówkarz murzyn, co jeździł. Także dużo potem byli ci Arabowie. Bardzo dużo Arabów przyjeżdżało do Zabrza studiować na medycynę. Bardzo fajne chłopaki. Nawet moja siostra z jednym troszeczkę randkowała. Tylko że no, też trochę się bała, bo tam różne opinie były o nich, że gwałcą, że to, że tamto. No ale tak jak przychodził do nas, to bardzo kulturalnie, ładny, grzeczny, chłopcy byli i jedli razem z nami. Także ja tam mam miłe wspomnienia i nie wiem, dlaczego taką nienawiść wpajają. Bateria mi się kończy, także najprawdopodobniej nie uda mi się całego odcinka drogi nagrać, żeby pokazać dojazd do załadunku. No ale chociaż widzicie, no widzicie, na to lotnisko Tempelhof jest w lewo tutaj i na dziesiątkę. A ja na razie tam pojadę inaczej. Od razu jest wjazd na autostradę, troszeczkę zrobię kółko, ale będę mieć od razu autostradę, bo tutaj normalnie jakbym pojechał tak jak nawigacja pokazuje, to bym jechał taką Schnellstrasse, a tam zawsze się korkuje, bo tam co chwilę są światła i się korkuje zawsze, to już te miejsce znam. Także ja od razu wjadę na autostradę, jest chyba 10 czy 12 km dalej, ale cały czas się elegancko pruje. No, także w razie mi przerwie rozmowę, jak już bateria całkowicie się rozładuje, no to chcę już z góry wszystkich was serdecznie pozdrowić. Dziękuję za pozdrowienia, za wpisy, za życzenia. No i będę się starać w miarę możliwości jak najszybciej wrzucić. Mam już zaś parę filmów przygotowanych, tylko potrzebny mi jest bardzo szybki internet, żeby to raz, dwa szło wrzucić do sieci. No a ja tutaj w aucie to ja mam taki limitowany i nie ma szans. Wczoraj próbowałem film wrzucić, to 1% kurczę 5 godzin. W międzyczasie tam sobie coś przeglądałem i 1% normalnie 5 godzin się ładowują. Mówię, nie, to nie ma sensu, bo to wszystko zabierze cały limit i ten pojadę gdzieś w gości do kogoś, to wezmę i wrzucę. Także jak się wyłączy, to żebyście się nie gniewali, że tak niespodziewanie przerwie, bo już widzę, że mi tu mruga kontrolka. Bateria już też jest chyba do wymiany, bo ją bardzo często teraz już muszę ładować i ona już coraz mniej mi wytrzymuje. No na ogół powinna godzinę wytrzymać, ale ja troszeczkę zdjęć robiłem, przeglądałem filmiki, które mam ponagrywane, żeby sobie utrwalić, zobaczyć, korektę jakąś zrobić, no i wyczerpało się. Aha. A tutaj teraz przez Berlin sobie jadę. No dobrze, teraz będzie zaraz chyba w lewo. Tak, jeszcze parę metrów w lewo. I tak jest, jeździ się to tu, to tam, zwiedza się. Czasami się człowiek spoci. Jak są takie załadunki typu papier albo coś, no to z tymi pasami trzeba zapinać, rozpinać. Jak na zewnątrz jest gorąco, no to się człowiek spoci. Jak farbę się wiezie, no to tylko się pod rampę podjedzie i ten zapnie się na czepę.
pustą naczepę się zostawia, załadowaną się zapina, odjeżdża się spod rampy, klapy się zamyka, z tyłu dokumenty zawsze leżą. Bierze się dokumenty, patrzę tylko na pierwsze palety, żeby wiedzieć, gdzie jadę, bo dokumenty nie są poukładane no, według kolejności, tylko są tak, można powiedzieć, jakby od tyłu, czasami jest w środku, no trzeba to przejrzeć, dlatego ja zawsze odjeżdżam, zamykam klapy, ale zanim zamknę, wchodzę i patrzę, gdzie pierwsze palety idą, na jaki rozładunek, i wtedy patrzę w dokumentach, gdzie to jest. No i potem jak zajadę na rozładunek i rozładuję pierwsze miejsce, to potem widzę, gdzie mam drugie miejsce, no i sprawdzam sobie na ten, na... no, na tej mojej liście i w porządku jest. A najczęściej no to ten komputerek, co ja tutaj mam pokładowy w aucie, to ja na niego dostaję wiadomości i często jest tak, że już tam jest no, popisane według kolejności, ale raz zdarzyła się sytuacja taka, że sam zmieniłem kolejność, bo byłem w tym w Bauhausie, raczej się w Bryluxie, to jest Kel Freshen, coś takiego, i ja patrzę, a ja mam 30 km jechać dalej, a potem na powrocie jest Bauhaus, który był od Bryluxa dosłownie ile? No, 1,5 km. I ja patrzę, jak te palety są. Wziąłem, jak byłem pod rampą, wziąłem tego widlaka i poprzestawiałem sobie palety, bo były do Bauhausu chyba tylko 3. Wziąłem je, ustawiłem przy samej tej klapie i normalnie podjechałem do Bauhausu, zrzuciłem, prawie kolejki nie było. No i ten, i potem pojechałem dopiero te 30 km dalej rozładować tamto. No i zadzwoniłem, że jestem LER. No i prosto już wracałem właśnie autostradą na Minster. I chociaż no w tym względzie to byłem czasowo fajnie do przodu, że się wyrobiłem, że nie już nigdzie na parkingu nie musiałem stać, spać, tylko spokojnie zajechałem sobie do Minster i tam sobie w ciche miejscu odpoczywałem. No, że... Takie sytuacje się zdarzają, no, na własną rękę to zrobiłem. Przeprosiłem oczywiście dyspozytora i powiedziałem, że ten, ale on mówi, ja jest ok, zer good i ten. Także problemu nie ma. No ja już właściwie widzicie, gada się gada, bateria jeszcze trochę wytrzymuje tu na światłach w prawo i mam 500 metrów. 500 metrów, wiesz, no cały czas to jest Berlin to jest potężne miasto normalnie i tutaj tych dzielnic jest tak dużo. Uliczki są czasami wąskie, ciasne i tutaj jest taka też dzielnica industrialna. Tu nikogo nie ma, mogę jechać, a na tych rowerzystów uważać, bo mają pierwszeństwo. No. Tutaj na tej ulicy kiedyś pauzowałem, bo przyjechałem tutaj właśnie się załadować, załadowałem i czas pracy się skończył. No, a to było już późnym popołudniem i tutaj już aut było coraz mniej i się wcisnąłem, no i odpoczywałem. Tak, teraz w lewo, w prawo i jestem na miejscu. No, to się udało, także serdecznie dziękuję. Dzisiaj taki bez tematu, chciałem tylko wam pokazać, jak po Berlinie się jedzie. No, nie jest źle, nie ma się czego bać. Jak na początku, no to ostrożnie, patrzeć w lusterka i to jest wszystko. Także ja się wyłączę, bo tu już jest zakaz filmowania. Także do usłyszenia wszystkich. Dzień dobry i do widzenia.